Święta są tuż za rogiem, a to oznacza, że pora na przemianę w World of Tanks. Gdy wejdziecie do gry, zobaczycie swoje miasteczko czołgów. Oczywiście potrzebuje ono mnóstwa świątecznych dekoracji. Najpierw trzeba jednak nadać mu odpowiednią nazwę. O kurde, nazwę będzie można nadać, ale super, ale sobie coś wymyślę fajne, a nie, to chyba gotowców, kurwica. Następnie otrzymacie swoje pierwsze prezenty, w tym stylowy włoski czołg M1643 Sahariano. Spodziewajcie się kolejnych prezentów za... Zajebisty prezent. Za zwiększanie poziomu świątecznej atmosfery. Aby to zrobić, należy ulepszać obiekty w swoim miasteczku. Obiekty dzielą się na trzy rodzaje. Jarmark, choinkę. Mamy różne strefy. I instalacje. No, różne strefy kustomizacji. Każdy obiekt ma 5 poziomów. Aby je osiągnąć, należy gromadzić i inwestować surowce. Z każdym poziomem otrzymacie dekoracje do ozdobienia obiektów. W tym roku służą one tylko do dekoracji i nie będą miały wpływu na poziom świątecznej atmosfery. Czyli są duże zmiany. Jak będzie działał sam core eventu, tak? Czyli sam ten ważny element działania tego eventu, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj u góry macie różne surowce. Nie wiem, jak one są nazwane. To jest bursztyn, to jest jakiś tam kamień. Pływiaki, to są jakieś, nie wiem, szmaragdy. Tutaj są jakieś kryształy. I za te kryształy będziecie kupować i podbijać sobie poziom choinki. Teraz te wszystkie dekoracje, które wcześniej służyły do podbijania poziomu choinki, nie będą już tak istotne, bo to nie one będą dawać bonus, tylko właśnie za te kupione materiały będziecie podbijać ten bonus. Mam nadzieję, że to jest jasne i klarowne. Mam nadzieję, że wszyscy to już zrozumieli. Bardzo proste, nie trzeba się nad tym zastanawiać. To wcale nie tak, że jestem mądry, bo sobie to wcześniej obejrzałem i sobie to ogarnąłem, nie? No. Istnieją 4 rodzaje zasobów, ale tylko kryształ górski i czysty szmaragd pozwolą wam ulepszać obiekty. Ciepły bursztyn i żelazo meteorytowe pojawią się później. Żelazo meteorytowe, okej. Te zasoby można znaleźć na obszarze ze źródłami. Każde źródło zapewnia odpowiadający mu zasób. Zbieranie zasobów jest jednym z najważniejszych zadań w tym sezonie świątecznym, więc pamiętajcie o zaglądaniu do źródeł. Zasoby można zebrać 2 razy dziennie. Jeśli jednak nie chcecie robić tego ręcznie, zawsze możecie włączyć autokolektor zasobów. Trzeba zapłacić za to w kredytach, ale dzięki... Czy to jest na cały miesiąc, czy co? Chyba tak. No nie wiem. W każdym razie, no jeżeli nie chcecie wydawać kredytów, no to musicie o tym pamiętać, żeby się każdego dnia logować 2 razy dziennie minimum, żeby zgarnąć jak najwięcej tych zasobów, które będą wam potrzebne do boostowania sobie bonusików. Dzięki temu niczego nie przegapicie. Specjalny konwerter pozwoli wam wymienić jednorazowy, zasoby. No to prawdopodobnie jednorazowy, tak. Wystarczy włożyć jeden i... Mózg eksploduje, jak ten filmik zobaczysz. Oczywiście. Wszystko pozmieniało. Oczywiście tutaj ten konwerter no nie będzie na waszą korzyść, nie jest to 1:1, zawsze będziecie na tym tracić, no ale jeżeli będziecie mieć jakąś mega nadwyżkę jednego surowca, a nie będziecie mieć drugiego, no to ciągle to będzie opłacalne, bo wasz progres będzie widoczny, a bez sensem jest trzymać na przykład, nie wiem, 1000 kryształu i mieć 0 szmaragdów, nie? No, głupotą by to było. Więc można sobie powymieniać fakt, zawsze będziecie na tym tracić, no ale tak to zawsze rodzaj, aby uzyskać inne. Tak po prostu. Są też inne sposoby na zdobywanie. No, na jeden dzień 150 tysięcy to definitywnie nie jest na jeden dzień. Nie bój się. Ludzie by tam już z widłami stali, nie? Nie zasobów. Fajnie. Gdy osiągniecie drugi poziom świątecznej atmosfery, w miasteczku pojawi się wierny przyjaciel, pies imieniem Chaffee. Okej. Pogłaszczcie go raz dziennie, a on z pewnością zapewni wam dodatkowe zasoby. Okej. Hojnie z jego strony, prawda? Czyli definitywnie będzie tutaj plusować, znaczy rozumiem, zdaję sobie sprawę, dlaczego to jest zrobione w ten sposób i wydaje się to dużo przyjemniejsze niż poprzednie odsłony, dla mnie personalnie. Ale jednak, jeżeli będziesz chciał wycisnąć maksa, no to musisz się kurna logować częściej, nie? Za to będziesz miał więcej fantów, nie? W ramach podziękowań możecie kupić mu nową obrożę, zabawkę, przysmaki, a nawet budę. To jest... Ty, Alain. Budę masz. Ale zmieścimy tam jeszcze raz Tamana i Kuranta, żeby ci nie było smutno. Picha tam można wsadzić.
za Lionem, niech się... Gorzej jak ci raz tam będzie podpierdalał warzywka, kurwa, z Micha. Jeszcze nie koniec niespodzianek. Po rozpoczęciu operacji świątecznych wszyscy znajomi na waszej liście zostaną wyświetleni w specjalnej zakładce. Tam zobaczycie, jak nazwali swoje miasteczko i który poziom świątecznej atmosfery osiągnęli oraz będziecie mogli wpaść do nich z wizytą. Co najważniejsze, będzie też można wybrać z listy dwójkę najlepszych znajomych. Okej, ty jesteś pierwszy. Okej, czyli możecie sobie zmarkować dwóch najlepszych ziomków i sądzę, że jak będziecie ich tam boostować ciągle, to będą jakieś większe być może benefity z tego. Nie jestem pewien, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale to, że macie dwóch ziomków takich super, super, no to to jest taka opcja. Jak tam Wokuński, zdrówko? Wyszedłeś w końcu, mordo? Wypuścili cię, kochaniutki, opowiadaj wszystko. A, to jest za każdym razem? Cytat z artykułu. Za każdorazowy odbiór, przepraszam, zbiór tą metodą, pobierana jest od was opłata. Uuu! To kurwa się cenią! Od 1 grudnia. Wam powiem, to się cenią. Tak, ktoś nie będzie mógł odebrać, no to będzie musiał wydać za to. 150 kredytów, nie? Za każdym razem. No to jest bardzo opłacalne, jak ma ja to, nie być. Ja proszę, wymówcie, kurwa, ja nie mogę nic powiedzieć na swoim stronie. Ja sobie proszę. Obraził się. No opowiadaj, kurwa, o wencie teraz, cwaniaku, a nie siedzisz cicho, no mów! No to puść filmik może, co? Nie, bo ja jeszcze chciałem coś powiedzieć, domyśl no się teraz. A to czekaj, to sam sobie włączę. Nie, odnośnie tych listy przyjaciół, słucham. Jak macie dwóch ziomków, widzowie, to sobie ich wpisujecie na listę, odwiedzacie ich dziwa drzewko walone, co? Na chatę im wbijacie i sobie odbieracie z osoby. Tak, mało tego, robicie im totalny Saigon, kurde, w tym swoim miasteczku, głaskczecie pieska. Dałem kurantowi grupę Mute, grupa Mute działa chyba, kurant powie coś. O. No. No i kurant nie może mówić, nie? Halo, kurant, mówisz coś? Teraz to możesz. Dobra. No tak całkiem serio, no to zmiany są dość duże. Nie jestem ciekaw, jak będzie działała ta lista przyjaciół, jak dużo, czy to będą jakieś dodatkowe benefity, że tutaj masz dwóch super ziomków, a resztę tylko zwykłych ziomków, zobaczymy. Nie. Gdy odwiedzicie ich miasteczka, będziecie mogli zbierać zasoby. Nie martwcie się jednak, bo nie będziecie ich okradać. Te zasoby są przeznaczone dla was. O kurde, brat, dzień dobry, widzę cię, mordo. Dzień doberek, witam serdecznie. Dziękuję pięknie za 250 milionów bitców. Kocham i doceniam. Zdrówka dużo dla ciebie. I dla rodzinki też. Jakie czołgi na start polecasz? Nie wiem, o jakie czołgi pytasz, o ciężkie. No to zrób sobie setkę. Zrób sobie 60 TP. Będziesz szczęśliwy. Możecie też głaskać psy swoich znajomych. Ta, oj, możecie. Pamiętajcie jednak, że niezależnie od tego, jak wiele razy to zrobicie, dodatkowe zasoby można otrzymać tylko raz dziennie. Zbierajcie zasoby w miasteczkach znajomych, a otrzymacie mnóstwo wspaniałych rajda byś zrobił, co? Nie zapomnijcie ich odwiedzić, aby zdobyć wyjątkowy napis, naklejkę czy styl 2D. Poza czyli zestawy do kustomizacji są za wchodzenie do ziomków. To troszkę zmienili ten system. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku był ten system wysyłania listów. Nie wiem, no to... było coś takiego, listy. No, pocztówek, listów, nie wiem jak to się tam nazywało. No i tu jest to samo, tylko że w innej formie troszkę. Też macie te interakcje pomiędzy graczami. Właśnie osiedliłem się w nowym mieszkaniu. Gratulujemy. Mam nadzieję, że jest przytulnie. To być za wypełnianie dziennych misji. Siema, Jasia. Albo znaleźć je w dużych pudełkach.
W tym roku w waszych miasteczkach pojawią się specjalni goście, a wy znacie już jednego z nich. Arnold Schwarzenegger powraca. Tak dobrze bawił się w World of Tanks w zeszłym roku, że postanowił wrócić i świętować z nami ponownie. Tym razem co on ma taką fryzurę? Znajomą, urocza i promieniująca Mila Jovovich odwiedzi nas razem z Arnoldem. Mila jest już gotowa, aby rozsiewać radość i świąteczny nastrój. Połączyła siły z Arnoldem, aby przygotować dla was wyjątkową niespodziankę. Dziękuję. Obie postaci będą miały 10 świątecznych zleceń, które będą dostępne od początku świątecznych. Za saporcik, duża zdrówka. Będziecie potrzebować dwóch rodzajów zasobów. Mordo. Ciepłego bursztynu i żelaza meteorytowego. W miarę wypełniania zleceń nasi bohaterowie będą opowiadać świąteczne historie i ozdabiać wasze miasteczka. Jakieś te historyjki nagrali, dobra. Najważniejsze jest jednak to, że przynieśli prezenty. Przygotujcie się na wyjątkowe naklejki, style 2D oraz premie do PD i kredytów dla waszych pojazdów. Premie do kredytów i PD zadziałają od razu, ale jest pewna bardzo ważna kwestia. Będziecie mogli wybrać rodzaj PD, które otrzymacie. Wypełnienie zleceń od Arnolda i Mili będzie wymagało zasobów. Jeśli bardziej interesują was premie gospodarcze i elementy personalizacji od naszych gości, najpierw zajmijcie się pierwszym zleceniem. Jeśli wolicie nagrody świątecznej atmosfery, rozpocznijcie święta od ulepszenia obiektów w miasteczku i dekorowania ich wedle uznania. Okay. Poza zleceniami, Mila też przygotowała dla was wyzwanie operacji świątecznych. Każdego dnia pojawi się nowa misja. Czyli będzie takie podział. Misje ulegają kumulacji i można je wypełniać jednocześnie. Gdy to zrobicie, otrzymacie napisy, naklejki, styl, pamiątkowy medal, zniżki na pojazdy z drzewka. I oczywiście samą Millę jako załogantkę z wyjątkowymi kwestiami mówionymi. Let's win this quickly. I've got a lot to do today. You know, filming, interviews, saving the world. Siemano, siemano, braciszki, dziękuję za suba tak Krzysztofara! Nadzieja piękna, kocham i doceniam, mordo. Każdego dnia otrzymacie jedną szansę, dziękuję, żeby je zmienić. Nie dotyczy to jedynie warunku misji, ale też jej typu. Nadzieja piękna, szybko. Właściwie każda misja, którą trzeba wypełnić w jednej bitwie. Braciński, jak nowy dzionek w nowym domu, to proszę wziąć drineczka ze mną tutaj i na zdróweczko. Siema, Tatek. Dzień dobry wszystkim. Siemanko. Będzie ulegać kumulacji i wicewers pełnić, ale też jej typu zmienić. Nie dotyczy to jedynie warunku misji, ale też jej typu. Właściwie każda misja, którą trzeba wypełnić w jednej bitwie, będzie ulegać kumulacji i vice versa. To osoby, każdego które... dnia dobra, operacji to jest świątecznych spoko. Otrzymacie jedną szansę na zmianę swojej misji. To jeszcze nie wszystko. Jeśli przegapiliście nagrody od Arnolda z zeszłego roku, otrzymacie kolejną szansę na ich zdobycie. Gdy tylko wypełnicie wyzwania Mili, odblokują się dodatkowe misje od Arnolda. Ich warunki również można zmienić, co da wam mnóstwo szans, aby zgarnąć brakujące nagrody. Nie zapominajcie też o innych nagrodach z poprzednich lat. Gdy już osiągniecie 10 poziom świątecznej atmosfery, otworzy się przed wami sklep operacji świątecznych. Tam możecie użyć zasobów, aby kupić napis, naklejkę, styl przyjaźni z zeszłego roku, a nawet nagrody z poprzednich kolekcji operacji świątecznych. Zmieniła się forma, ale ciągle dostępne są te rzeczy, które były wcześniej, tak? Troszkę inaczej, ale ciągle te wszystkie rzeczy, które były w zeszłym roku, są dostępne. System się troszkę zmienił, ale to nieistotne, mi się wydaje. I lepsze jest to, że jeśli nie skompletowaliście jednej z kolekcji z poprzednich lat, teraz możecie dostać na nią zniżkę. Ponadto im więcej dekoracji z kolekcji zgromadzicie, tym większa będzie wasza zniżka. Jak jednak wiadomo, nie ma czegoś takiego jak zbyt wiele nagród. Przygotujcie się więc na specjalny automat z prezentami w operacjach świątecznych 2023. Ten za żetony za misję. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Wydajcie żeton, a automat przyniesie wam losowy, przydatny prezent. W tym... Ja się zastanawiam, czy będzie jakaś osoba, która nie będzie w stanie obsłużyć tego automatu. Bo tutaj trzeba kliknąć na ten czerwony guzik zapewne, więc ciekaw, komu się kurwa nie uda wykorzystać potencjału tego automatu.
Już się kurde nie mogę doczekać, nie? Przepraszam, nie chcę nikogo wyzywać, ale na pewno znajdzie się ktoś taki, kto powie, że to nie działa na 1000%. Kredyty, rezerwy osobiste, wyposażenie oraz... Wcześniej było za trudno, mi się wydaje, że wcześniej to było strasznie zagmatwane z tymi różnymi rzeczami. Ja też potrzebowałem chwili, żeby ogarnąć ten cały system, no bo to coś nowego tam było na 2 lata temu. No tu jest wszystko uproszczone, tylko trzeba pamiętać o tym codziennym odbieraniu tych szmaragdów, bursztynów, nie, żelaza i tak dalej, i tak dalej. Piątkowy czołg, obiekt 283 9 poziomu do wypożyczenia albo nawet na własność. Żetony do automatu otrzymacie za zwiększanie poziomu świątecznej atmosfery i wypełnianie wyzwań od Millie. Po ukończeniu wszystkich zleceń od Arnolda i Millie oraz osiągnięciu 10 poziomu świątecznej atmosfery będziecie mogli otrzymać żetony na zasoby. Rozpoczął się sezon świąteczny. Dekorujcie swoje miasteczka, odbierajcie prezenty, wypełniajcie misje, odwiedzajcie znajomych, zbierajcie zasoby i pamiętajcie, aby cieszyć się świętowaniem. Nadchodzą operacje świąteczne. No i super.